Tym razem warsztaty medialne Tygodnika Podhalańskiego były poświęcone multimediom. Musimy się pogodzić z tym, że mamy już witryny internetowe i też nie wystarcza sam tekst, musi być i obraz. I to zaczynają rozumieć wydawcy, przedstawiciele, dziennikarze, także z gazet lokalnych z całej Polski. Stąd też nasz pomysł. W warsztatach wzięło udział 11 osób z redakcji rozrzuconych po całej Polsce. Rekordzista przyjechał z Kościerzyny na Pomorzu. Trzydniowe spotkanie pod Tatrami było również okazją do wymiany doświadczeń i podglądania konkurencji. Prezentowaliście zajęcia związane z filmowaniem, przede wszystkim z newsami telewizyjnymi, których my do tej pory nie wykonywaliśmy. Wyglądało to troszeczkę inaczej. To były newsy przy okazji wykonywane. No, po szkoleniu widać, że trzeba do tego podejść troszeczkę inaczej. Z tym oczekiwaniem przyjechaliśmy i myślę, że wyjeżdżamy bogatsi o wiedzę, o wasze doświadczenie. Postaramy się, żeby w przyszłym roku również na konkursie, w którym wy zwyciężyliście, żebyśmy też mieli coś do powiedzenia. Sprawdzianem nabytych umiejętności była realizacja krótkiego materiału filmowego. Ten materiał, który sami stworzyliśmy w tej części praktycznej, też był pewnym wyzwaniem. Wyzwaniem, ponieważ nie znamy terenu, nie znamy regionu, a mimo wszystko zrobiliśmy materiał dosyć lokalnie. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy 3 krótkie newsy zrealizowane przez uczestników warsztatów. Co roku Zakopane odwiedzają tysiące turystów. Każdy z nich wyjeżdża z pamiątkami. Koszulki, owce, poduszki czy magnesy na lodówkę. Stoiska lokalnych handlarzy uginają się od kolorowych, różnorodnych suwenirów. Przepraszam bardzo, te kufelki tutaj, to ma pani tutaj robione? To jest lokalny produkt, czy to jest skądś? Nie wiem pani powiedzieć. Nie? To chciałam coś takiego kupić na pamiątkę takiego stąd. A coś takiego, co tu ktoś z lokalnych twórców? Czupagi, szkatułki. Nie wszystkie oferowane pamiątki to dzieło lokalnych twórców. Spora część przyleciała z Dalekiego Wschodu. Niektórym turystom pochodzenie zakopiańskich upominków nie robi różnicy. Dla mojego siostrzeńca, zostałam ciocią, ma 3 miesiące. To kupiłam dla siostrzenicy, ma już 5 lat. No i dla rodziców zawsze coś jest potrzebne. Kupując regionalne wyroby, przyjezdni wspierają miejscowych. Nawet jeśli wybierają chińszczyznę, sprzedawcy i tak są zadowoleni. Dla nich najważniejszy jest zarobek. To oni patrzą, żeby tylko było związane z górami, z regionem, ale czy to Chińczyk robi, czy gdzieś indziej, to wszystko jedno. Tylko chodzi, żeby Zakopane miało napis, no i coś przypominało.